here, eh, you Neil? I'm guessing a giant floating Viking ship is not a good thing. Another dark purveyor. Oh my gosh, that's my big sister, Cordelia. Who? My big sister, Cordelia. She's a zombie hunter, too. Really? Hey! Cordelia! Can you hear me? Hey! What's up, Juliet? Oh, my God! What the hell happened? Gross! Back off! No! Yeah! Seriously? Dude, what the hell? Ugh. And on my birthday, too! Like I'm not already late enough! Gross! Stupid! Undead douchebags! Lollipop Chainsaw to po angielsku lizak i piła mechaniczna. Sami przyznajcie, że to nietypowe połączenie. Nietypowa jest również sama gra, którą chciałem wam przedstawić. Została ona stworzona przez autorów takich hitów jak Killer 7 czy No More Heroes. Miłośnicy tych japońskich kawałków poczują się więc jak u siebie w domu. Główna bohaterka na co dzień jest cheerleaderką. W godzinach wolnych od pracy poluje na zombiaki. Gracz musi jej pomóc oczyścić szkołę średnią, do której chodziła, oraz najbliższą okolicę. No przecież to taki banał. Brzmi dziwnie. Owszem, no ale to przecież jeszcze nie wszystko. Po pierwsze, bohaterce towarzyszą dwie siostry. Po drugie, dziewczyna nosi przy sobie gadającą głowę swojego chłopaka. Biedaczek został pogryziony przez truposzy, ale nie zamierza umrzeć. To więc gada jak najęty. Awesome. I'm still alive. Pretty zombie medals. Thanks, kid. Really great work. See if you can get anyone else out. Be careful. Should be revoked, bro. I'll rip out your taint. Oh, great. This isn't gonna be as easy as I thought. Hey, Herb, don't be looking at my skirt. Just don't move. I'll take care of him. No big whoop. Samą produkcję najprościej nazwać zakręconym hack'n'slashem. Bohaterkę obserwujemy z pozycji trzeciej osoby. Przemierzamy więc kolejne lokacje, mordując pojawiających się przeciwników. Wywijamy tytułową piłą mechaniczną, odcinając im kończyny, a także kopiemy i walimy z piąchy. Niektóre uderzenia łączymy w kombosy, dzięki czemu zadajemy jeszcze większe obrażenia. Możecie mi wierzyć, jest ostro. What's up? See you in a few! Right now, I'm gonna go
Przeciwnicy zaś nie należą do inteligentów. Jak to zombiaki potrafią jedynie podejść i robić groźną minę. Czasami otaczają nas większą grupą, ale również wtedy dość łatwo spuścimy im łupnia. Przy okazji można nasłuchać się zabawnych dialogów oraz uśmiać się chociażby z różowych smug czy serduszek, jakie pojawiają się na ekranie, gdy wywijamy piłą. Widać wyraźnie, że autorzy podeszli do tematu na wielkim luzie, co nie wszystkim będzie pasować. No, mnie jednak to się podobało. Lollipop Chainsaw to naprawdę fajna rzecz, chociaż zastanawiam się, czy jej autorzy palili to samo, co pies Kory. Dobra grafika i szybkie tempo akcji stanowią niewątpliwe atuty tej zakręconej produkcji. Szkoda więc, po pewnym czasie gra robi się wtórna i trzeba ją sobie dawkować. Jedzenie łyżeczką nie jest zawsze fajne, ale w tym przypadku warto. No i pamiętajcie, muza jest tutaj mega zajebistym dodatkiem. Viking brains are good for the complexion. This bites my non-existent balls.